Aki paki, Gospodu, pomolim sa. Jeden z tych
dekolonizacji właściwie też, do dzisiaj borykamy się z tym problemem. Gdyby pan miał w dużym skrócie powiedzieć, jaka była geneza tego, że tej dekomunizacji i lustracji nie udało się dokonać. Dlaczego? Znaczy na pewno jest, no to wchodzimy też w drugą datę, tak? Dokładnie. Czas to 89 roku, to znaczy to jest sytuacja taka, że w Polsce, pamiętajmy, doszło do swoistej rewolucji, ale to była rewolucja też krwawa i rewolucja, która rozegrała się przy stole negocjacyjnym, prawda? I w momencie, kiedy te dwie strony usiadły do zawarto pewien kompromis, strona komunistyczna liczyła na to, że przede wszystkim przechytrze opozycję, liczyła na to na pewno, że te wybory z 89 roku nie przegra tak katastrofalnie, jak przegrała i uważała, że pewne atrybuty władzy i pewnego układu zdoła utrzymać. Natomiast strona opozycyjna w moim przekonaniu została niejako zaskoczona tym swoim sukcesem, prawda? I pytanie było takie, że część opozycji, i wtedy ta opozycja zaczęła się dzielić, uważała, że jak to profesor Geremek mówił, pacta sunt servanda, to znaczy pacta umów należy dotrzymywać. Co wtedy oznaczało, że pewne gwarancje dla obozu komunistycznego należy zachować. A druga strona, między innymi właśnie Jan Olszewski i Jarosław Kaczyński, uważali, że trzeba iść za ciosem, prawda? Czy demokracja decyduje, jeśli społeczeństwo opowiedziało się za odrzuceniem systemu komunistycznego, to musimy iść dalej. I tutaj między tymi dwoma postawami w tych pierwszych latach wolnej Polski nastąpił spór i brak wypracowania jednego stanowiska spowodował, że rzeczywiście komuniści uzyskali przez te kilka lat taki moment, że hasło, że nomenklatura się uwłaszczyła, stało się w pewnym stopniu rzeczywistością. To nie było tylko hasło propagandowe i rzeczywiście, tak jak dzisiaj premier Morawiecki mówił, no te lata spowodowały, że obóz komunistyczny się umocnił nawet w taki sposób, że przez parę lat postkomuniści z SLD prawda, sprawowali władzę. To był moment strategicznej decyzji. Część obozu Solidarności po prostu można powiedzieć, i nie poszła za ciosem. Część chciała iść za ciosem. Gdyby moim zdaniem stanowisko całego obozu Solidarności było, że należy iść do przodu, to sądzę, że lustracja, dekomunizacja nastąpiłaby dużo szybciej. Czyli pana zdaniem z punktu widzenia jako politologa i byłego polityka i tego trybu świadkiem tych wydarzeń jest ponad 30 lat temu, tę całą rewolucję 89 roku można było przeprowadzić inaczej? Znaczy można było pójść za ciosem, natomiast to, że dokonano tego przeokrągu w stole pierwszego kroku, uważam, że nie było wtedy innego wyjścia. To znaczy, jak kto pamięta, kto działał w opozycji, a ja działałem wtedy w opozycji 88-89 rok, to była taka sytuacja, że dwie strony tego sporu, zarówno strona komunistyczna, jak i strona opozycyjna były tak wyczerpane, że jedna ani druga nie była w stanie przełamać tej drugiej strony, prawda? I doszło do próby jakby negocjowania pewnego układu politycznego. Natomiast później strona opozycyjna solidarnościowa uzyskała dużą przewagę i powinna iść dalej. Natomiast tego nie wykorzystano. Nie wykorzystano pewnego też zapału społecznego, który się wykreował właśnie w 89-90 roku. No ale jak obserwujemy inne kraje postkomunistyczne, wyglądało to dosyć podobnie niestety. Znaczy myśmy, właśnie jak można popatrzeć na inne państwa, to myśmy byli prawda, na pierwsi, prawda, za nami szli inni, a potem nagle się okazało, że ci inni nas zaczęli w sensie na przykład dekomunizacji czy lustracji wyprzedzać, prawda, czy Czechy, czy oczywiście NRD, prawda, które później się połączyło z RFN-em, inne państwa bloku wschodniego, one sprawy dekomunizacji i lustracji nas wyprzedzały, bo tam jakby ta strona społeczna miała jednoznaczne stanowisko. W Polsce, no niestety tego w latach 89-90 latach. Dziękuję panu serdecznie, drodzy słuchacze, wydarzenia z dzisiaj sprzed lat wyjaśniał wam pan Andrzej Anusz, politolog, a wtedy polityk. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A w naszym magazynie zmieniamy temat i oczywiście też gościa, a jest nim pani doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I z kobietą, drodzy państwo, chciałem porozmawiać o wojsku, a dokładnie o manewrach, które odbywają się w tej chwili na Bałtyku, nazywają się Baltop, są prowadzone przez NATO. Brzmi bardzo groźnie. Skąd te manewry, po co i dlaczego?
To pan redaktor zaczął bardzo prowokacyjnie, ale ja niestety będę musiała troszeczkę załagodzić nasz ton i taką zapowiedź wielkiej sensacji prowokacji. No nic w tym wyjątkowego. Ja nie wiem, czy prowokacja chce się dowiedzieć po prostu. I to mundial się zaczyna za chwilę w Rosji, a tuż obok nasi ćwiczą, nie tylko nasi, Amerykanie. Nasi ćwiczą nie od roku, nie od dwóch, ale fizycznie NATO ćwiczy od 72 roku, więc powinniśmy przeliczyć szybciutko, ile to już jest dekad, a Polska w tych samych ćwiczeniach bierze udział od 93 roku, czy jeszcze zanim weszła do... No to super, tak. To z jednej strony Rosjanie mają co roku ćwiczenia Zapad. Tak jest, na to my mamy swoje i wszystko jest okej, nie ma żadnej groźnej sytuacji w Europie na granicy. No właśnie, to jest kolejna prowokacja pana redaktora. Ja bym tak daleko nie szła z takim uproszczeniem, bo to pan redaktor troszeczkę wprowadza takie wysokie C w naszej rozmowie. Problem polega na tym, że wszystkie te ćwiczenia, tak po stronie natowskiej, jak i po stronie rosyjskiej, nie dzieją się bez powodu. Każda ze stron, czyli my postrzegamy Rosję jako wyzwanie i zagrożenie w wielu kwestiach, natomiast Rosjanie postrzegają państwa natowskie, a szczególnie sam sojusz jako instytucję, za ten sojusz, który ekspanduje kosztem Rosji, więc my mamy... Kto ma rację? Znaczy obydwie, to nie ma kto ma rację, to jest kwestia percepcji, jak my się zajmiemy. No bo jak Rosja może się nas obawiać, znaczy obawiać się państwa to, żeby trochę wywołała jakąś inwazję na Rosję? No nie, to jest nasza optyka, znaczy my chcemy nałożyć na Rosję tą naszą percepcję, nasze okulary. Tu nie chodzi o to, kto ma rację, znaczy my się możemy dziwić, jak Rosjanie mogą się dziwić i faktycznie jakby tutaj jest racja po naszej stronie, bo my wiemy jedno, że Sojusz Północnoatlantycki ma faktycznie charakter obronny. Natomiast dla Rosji to tłumaczenie nie wystarcza, ponieważ oni mówią trochę inaczej, tak? Jakby mają trochę inny odbiór polityki międzynarodowej. Czują się jakby nie tłumacząc Rosjan, ale jakby tak pokazując ich sposób myślenia. Ale to rozumiem, tak jest, ale 10 lat temu tego problemu jeszcze nie było. To kto i dlaczego zaczął ten problem eskalować? Ale o jaki problem pan mówi? Do tego zagrożenia wzajemnego z obu stron. Bo ja pamiętam wcześniej jeszcze, przyjeżdżali wzajemni oficerowie, ćwiczenia, nie było tego zagrożenia wojennego, które dzisiaj się odczuwa. To prawda, znaczy zagrożenie wojenne można powiedzieć, że zawsze istniało, jeżeli mówimy o polityce rosyjskiej, ale ono było skoncentrowane, w zasadzie ukierunkowane gdzie indziej. Znaczy bardziej zagrożone czuły się przede wszystkim republiki poradzieckie, które niekoniecznie graniczyły z tą naszą europejską przestrzenią. Tak jak już pamiętamy wojnę w Gruzji w 2008 roku i ta wielka, bardzo krótka, ale intensywna wojna letnia. No i problem pojawił się taki, że jakby to, co się dzieje w polityce międzynarodowej, to co Putin uważa za naruszanie takiej niepisanej granicy rosyjskich stref wpływów i to, że z jednej strony NATO, z drugiej strony Unia Europejska w sposób trochę nie chce być niezauważalny, ale poprzez taką bardzo pozytywną ofertę i model rozwojowy stanowi bardzo atrakcyjnego partnera dla państw poradzieckich. Natomiast sami Rosjanie chcą utrzymać państwa poradzieckie, patrz Ukraina, Białoruś, cały Kaukaz i Azja Środkowa. Nie udaje im się. Nie udaje im się i dlatego Rosjanie mają olbrzymie poczucie zagrożenia i tego, że ktoś wyłuskuje im z ich własnego, tutaj w cudzysłowie mówię, własnego wewnętrznego podwórka, czyli z tej bliskiej zagranicy, kluczowe republiki. Można by powiedzieć tak, że jeżeli Rosjanie daliby sobie, nie chcę powiedzieć odebrać, ale ograniczyć wpływy w Azji Centralnej, co ma miejsce właśnie na rzecz Chin, to dla przyszłości Rosji, jako gracza takiego stricte międzynarodowego, to kluczowa jest nie tyle kontrola, co utrzymywanie w takiej ścisłej więzi, zwłaszcza tych republik wschodnioeuropejskich. To zapytam się w ten sposób, to jak groźna jest w takim razie Rosja? No bo Ukraina właściwie się już oderwała tak naprawdę i trudno mówić o powrocie do tej strefy moskiewskiej. Z drugiej strony są Chiny, które, jak słyszałem, kolonizują w Syberię tak naprawdę. Czy to jest tak, że te pomruki Rosji, groźne pomruki Rosji są objawem jej bezradności tak naprawdę? W znacznym stopniu tak. My często, znaczy poprzez nasze położenie geograficzne, doświadczenie historyczne, my często przedstawiamy Rosję w taki demoniczny sposób, ale to nie oznacza, że po części jakby obaw nie mamy, że nasze obawy nie są podstawne. Natomiast Rosja w porównaniu z całym Zachodem jest naprawdę takim junior partnerem, jest młodszym partnerem.
partnerem, słabszym. I nawet jeżeli popatrzymy na potencjały czy państw natowskich, całego NATO i Rosji, to w ogóle nie ma czego porównywać. Ale Niemcy się boją Rosji, to Francuzi się boją Rosji, oni się chcą z nimi dogadać. Niemcy nie mają armii podobno. Ale dlaczego pan mówi o tym, że się... Ja czy nie sądzę, żeby Niemcy czy Francuzi bali się Rosji. Problem z Rosją polega na tym, że to, co Rosja świetnie wygrywa i to, co nas Zachód niepokoi, to nie zgrożenie swoją siłą, bo poprzez siłę militarną Rosjanie tutaj z Zachodem naprawdę no nie mają, to nie jest ta sama liga. Natomiast to, co Rosjanie mogą robić, no to znaleźli sobie wyśmienite nisze, w których Zachód nie jest, jakby nie ich nie zapełnił. Patrz, cyberprzestrzeń, tak? Patrz, ten wymiar informacyjny, propagandowy. I to jest to, w czym Rosja może faktycznie narobić bardzo poważne... I tu mieszka jak Unia Europejska, Katalonia, Szkocja, Niemcy. I to jest to, co Rosjanie wykorzystują jako swoją niszę i takie punkty zaczepienia i osłabiania silniejszego partnera, bo jakby nie było i NATO, i Unia Europejska, scalone, zjednoczone, znaczy mówiące jednym głosem, są partnerem dla Rosji silniejszym. Przepraszam, że panie znowu wejdę słowo, ale rozmawiałem jakiś czas temu z bardzo prominentnym politykiem koalicji rządowej, który powiedział mi coś takiego: słuchaj, jest teraz mundial, będzie spokój, Rosjanie będą chcieli pokazać, że wszystko jest fajnie i okej, nie będzie niczego, a po mundialu Bóg jeden raczy wiedzieć. I jak sobie też zestawię z tym, że nasz rząd pospiesznie kupuje patrioty, to ja mam takie pytanie, czy ja mam się bać, czy nie? Nie, no wypić herbatkę i naprawdę oglądać mecze. Oj, wie pani co, prezydent Mościcki na kilka dni przed wybuchem wojny pojechał na urlop do Stanów, bo myślał, że wojny nie będzie. Ależ nie jeden taki jeszcze przykład mieliśmy w historii, także z polityką rosyjską, ale rzecz polega na tym, że Rosjanie wtedy, kiedy, no spójrzmy z perspektywy 2008 roku, jakby to, co się faktycznie potrafiło wydarzyć w polityce rosyjskiej w sposób taki bardzo agresywny, to czasem w tyle miewaliśmy różne olimpiady sportowe. No więc właśnie. Natomiast nie przesadzajmy, mundial był, było Soczi. Rosjanie, to co Rosjanie, już tak mówią pan bardzo poważnie i bez przekory tutaj z panem redaktorem, Rosjanie dzisiaj, oni mają poczucie swojej słabości. To jest jakby problem rosyjski. I zobaczmy na przykład te kontrsankcje, na przykład dzisiaj, które zostały wniesione przez stronę rosyjską, miały być nie wiadomo czym, takim uderzeniem w Zachód. Jeżeli popatrzymy na to, jak Rosjanie realnie mogą uderzyć w Zachód, no to czy to w zasadzie można trochę ubolewać i współczuć stronie rosyjskiej, że nie ma czym, jakby nie ma za bardzo tych instrumentów dramatycznej, takiej realnej presji. I co więcej, popatrzmy także na to, że to, co Rosjanie robią, no to próbują zademonstrować swoją siłę, a demonstracja siły jest czymś innym niż realna siła. Więc te gesty rosyjskie często mają charakter bardziej propagandowy i polityczny, no aniżeli realny. To po raz kolejny muszę pani wejść słowo i czytam pana generała Bena Hodgesa, do niedawna dowodzącego wojsk NATO w Europie, amerykański generał porucznik, i mówi coś takiego: nie wolno w Polsce budować bazy wojsk amerykańskich na stałe, bazy wojsk pancernych, bazy stałej, bo to tylko rozdrażni Rosję. I co pani na to? A jakby pan redaktor jeszcze doczytał do końca? Doczytałem. Ale doczytał pan redaktor tylko pewien fragment, ja tutaj się... Tylko Rosję rozdrażni.